Choć to środek lata, to mając na względzie to, co działo się rok temu, coraz częściej podejmowane są decyzje o zakupie opału na zimę. Ożywia się sprzedaż, ale na szczęście dla kupujących nie powoduje to wzrostu cen. Wraz z lipcem zakończyła się też sprzedaż węgla przez gminy. Te, którym on pozostał, mogą teraz rozdysponować go w ramach zadań własnych. W województwie śląskim wiele miast węgiel wyprzedało w całości, ale są też takie miejsca, gdzie jeszcze trochę go zostało, co sprawdził Paweł Jędrusik. Jeszcze blisko rok temu wyrażenie nadmiar węgla brzmiało niemal nierealnie, ale teraz nabrało konkretnego wymiaru. Niektóre gminy wciąż mają jeszcze na stanie węgiel przeznaczony na zakupy prewencyjne. 1 sierpnia gmina Wojkowice, czyli zostało gminie Wojkowice 48,5 tony węgla. I węgiel ten zostanie wykorzystany na potrzeby własne gminy. Władze miasta podjęły taką decyzję, że rozdysponują ten węgiel do przedszkola, do szkół, do miejskiego klubu sportowego oraz do ewentualnie ochotniczych straży pożarnych. Węgla i problemu, co z nim zrobić, nie ma w Bytomiu. 1219 mieszkańców złożyło wniosek o zakup takiego węgla za pośrednictwem gminy Bytom. Nie wszyscy skorzystali z tej możliwości. W sumie sprzedaliśmy 1150 ton węgla różnych sortymentów mieszkańcom Bytomia. Największym zainteresowaniem oczywiście cieszył się Ekogroszek oraz Orzech. Warto dodać, że u nas ten węgiel nie został po tej akcji na zwałach. Zainteresowanie kupnem węgla było widać w poprzednim miesiącu w Polskiej Grupie Górniczej, która proponowała klientom spore zniżki. I to przyniosło pożądany skutek. Z drugiej strony zaczynają się przygotowania do kolejnego sezonu grzewczego. Z pierwszych podsumowań jednoznacznie wynika, że w wyniku promocji, czyli ostatnie miesiące, czerwiec i lipiec, jeżeli chodzi o sprzedaż PGG, były bardzo korzystne. Ta sprzedaż wzrosła w stosunku do początkowych miesięcy roku. I to jednoznacznie wskazuje, że ta propozycja Polskiej Grupy Górniczej naszych promocji i cenowych, i związanych z samym transportem węgla była dla klientów korzystna i została przez klientów zaakceptowana. Ceny węgla wyglądają na stabilne i według ekspertów powtórka sprzed roku raczej nam nie grozi, choć można się spodziewać, że we wrześniu ceny węgla nieco wzrosną w stosunku do tych, które są obecnie.